Zespół szkół imienia księdza Stanisława Staszica w Tarnobrzegu ma nową pracownię dla automatyków. Dzięki Fundacji Sandomierskiej wyposażona jest w sprzęt za ponad 500 000 zł. Teraz uczniowie będą mogli lepiej przygotować się do swojego przyszłego zawodu. O taką pracownię tarnobrzeski górnik starał się od prawie 2 lat. Fundacja Sandomierska, no, dzięki naszym dużym, że tak powiem, dużemu zaangażowaniu zechciała wspomóc naszą placówkę niebagatelną sumą, bo te wszystkie urządzenia kosztowały 530 tysięcy. Więc to jest naprawdę bardzo duża darowizna z tego miejsca. Chciałbym zarówno panu prezesowi Jerzemu Niziołkowi i przewodniczącemu panu Jerzemu Baranowi bardzo z tego miejsca serdecznie podziękować, że naszą placówkę docenili taką znaczną sumą i przede wszystkim możliwością zakupienia takiego wyposażenia dla pracowni Technik Automatyk. W co dokładnie została wyposażona nowa pracownia? Najnowszym nabytkiem i najciekawszym to jest oczywiście linia produkcyjna, no na wzór linii produkcyjnej w zakładzie produkcyjnym w realnych warunkach. No i robot, który składa 3-elementowe części w jeden element i kolejny robot układa je na magazynie w odpowiedniej kolejności. Technik Automatyk to stosunkowo nowy kierunek w regionie. W górniku klasa automatyków powstała 6 lat temu. Tak de facto na potrzeby Pilklinton, Sandomierz czy też Chmielów, a niektórzy korzystają po ukończeniu tego kierunku, korzystają również inne zakłady pracy. Z tego względu, że tak, technika automatyk jest to dosyć trudny kierunek, bo tam są potrzebne wiedza i umiejętności z różnych kierunków, z różnych przedmiotów. Natomiast de facto te kierunki były tworzone pod potrzeby właśnie tych dwóch zakładów, o których wspominałem. Na pewno firmy tutaj w naszym regionie wykorzystują roboty ABB, także jak najbardziej jest to robot, który no, obsługa i ewentualnie jakieś tam proste programowanie robota na pewno przyda się w przyszłej pracy w zakładach tutaj, które są na naszym terenie. Pracownia została doposażona w ramach projektu Podkarpacka Akademia Motoryzacji Innowacyjne Szkolnictwo Zawodowe 2.